Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze. Debata, która dzisiaj nas czeka, to rozpoczyna taki pakiet ustaw przygotowanych przez Klub Poselski Ruchu Palikota dotyczący reformy samorządu, ale też i reformy wykonywania zawodu polityka, a więc ograniczenia kadencyjności dla parlamentarzystów, a więc likwidacja powiatu, a więc likwidacja Senatu, a więc ograniczenie kadencyjności radnych. I to, co dzisiaj chciałbym zaprezentować, to jest ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów, druk nr 1015. Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie ograniczenia okresu sprawowania funkcji publicznej poprzez wskazanie maksymalnej liczby kadencji organu samorządowego wybieranego w wyborach bezpośrednich wójta, burmistrza, prezydenta miasta, podczas których dana osoba może pełnić funkcję. W tym celu konieczna jest zmiana ustawy Kodeks Wyborczy. Poprzez wprowadzenie zakazu sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta na okres nie więcej niż dwóch kadencji. W obecnym stanie prawnym ilość potencjalnych kadencji sprawowania urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie jest limitowana. W praktyce więc często mijają się sytuacje, w których jedna osoba pełni wymienioną funkcję przez kilka kadencji, nawet przez okres kilkunastu lat, a w niektórych przypadkach kilkadziesiąt, bo byli wcześniej naczelnikami. Według statystyk na ogólną liczbę wójtów 2478 burmistrzów i prezydentów miast w Polsce, prawie 300 z nich pełni swój urząd przez 5 kadencji. 5 kadencji, powtarzam, to jest prawie 12% ogółu. Oznacza to, że 224 wójtów, czyli 14% ogółu, i 38 burmistrzów zarządza swoją gminą w Polsce nieprzerwanie od pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Taki stan rzeczy często sprzyja relacjom korupcjogennym wśród organów samorządu terytorialnego. Ponadto utrwala obsadę personalną lokalnych struktur władzy lokalnej. Mamy to dzisiaj częste przypadki ustawianych konkursów na pracowników administracji samorządowej. De facto zamykając dostęp do nich dla osób spoza nieformalnej grupy interesu, które chcą być naprawdę urzędnikami, pracować merytorycznie i być spełnionym urzędnikiem dla obywatela. Tym samym na poziomie podstawowej jednostki podziału terytorialnego, jaką jest gmina, blokowane są mechanizmy demokratyczne, umożliwiające społeczeństwu udział w sprawowaniu władzy. Samo ograniczenie liczby sprawowanych kadencji jest rozwiązaniem stosowanym już w polskim porządku prawnym, zarówno w stosunku do władz publicznych obsadzanych w wyborach powszechnych, jak i innych. Przykładem są regulacje dotyczące sprawowania takich urzędów jak prezydent Polski, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezesi sądów czy też rektorzy uczelni publicznych. Na mocy bowiem między innymi artykułu 127 ust. 1 Konstytucji RP prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na 5-letnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Z kolei artykuł 77 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, iż w uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępca nie będą mogli być wybierani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następne po sobie kadencje. Jeśli zatem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest ograniczony w ilości sprawowanych kadencji, trudno znaleźć uzasadnienie dla takiej sytuacji, w której wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą niemalże dożywotnio piastować swój urząd. Instytucja ograniczenia ilości kadencji organów władzy wykonawczej jest szeroko stosowana w świecie i jest znana w języku angielskim pod pojęciem ter limits. Dotyczy ona przede wszystkim urzędu prezydenta, a w Unii Europejskiej również przewodniczącego Rady Europejskiej oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego. W stosunku do samorządów terytorialnych najszerzej ograniczenia kadencyjności organów władzy wykonawczej stosowane są w Stanach Zjednoczonych. Dla przykładu w mieście Nowy Jork liczba sprawowanych kadencji w przypadku niemal wszystkich urzędów publicznych ograniczona jest tylko do dwóch lub trzech kadencji.
W Cincinnati obowiązuje ograniczenie do 2 następujących po sobie 4-letnich kadencji burmistrza. Z kolei w Filadelfii burmistrz może być wybrany nie więcej niż na 3 następujące po sobie kadencje. Na gruncie obowiązujących przepisów zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Europejska Karta Samorządu Lokalnego nie narzucają żadnych konkretnych rozwiązań lub wytycznych w przedmiocie ograniczenia ilości pełnionych kadencji przez osoby piastujące urząd organu samorządowego. Ograniczenie liczby sprawowanych kadencji przez wójtów, burmistrzów, prezydentów przede wszystkim utrudni tworzenie funkcjonowania korupcjogennych powiązań koteryjnych w środowisku lokalnym. Gminy w Polsce, stanowiące z reguły niewielkie społeczności, a co za tym idzie, posiadające mniejszy potencjał przepływu kapitału ludzkiego, są szczególnie podatne na powstawanie takich nieformalnych układów, blokujących mechanizmy sprawnego i uczciwego rządzenia. Również liczba osób konkurujących o dostęp do obsadzanych już urzędów jest siłą rzeczy mniejsza niż w większych ośrodkach miejskich. Znamy to z życia, kiedy jest 30 kandydatów, a jeden już jest i tak dawno wybrany, w związku z tym ta osoba, która została namaszczona, wygrywa konkurs. Proponowana zmiana ustawy uczyni zatem bardziej realnym dostęp do organów władzy wykonawczej, samorządów, nowych osób, a tym samym zwiększy udział obywateli w sprawowaniu władzy przedstawicielskiej, stanowiących podstawę ustroju demokratycznego. Nie bez znaczenia są również argumenty natury psychologicznej. Z reguły u ludzi długo sprawujących władzę po latach występuje bowiem marazm i brak inicjatywy, brak energii, brak środka motywującego do tego, żeby funkcjonować, bo już oni mają władzę. Natomiast wprowadzenie faktycznego przymusu cyrkulacji sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta umożliwi obsadzenie tych urzędów nowymi ludźmi, którzy świeżym okiem, jak w audytach certyfikujących, spojrzą na gminę, miasto innym, świeżym, nowoczesnym spojrzeniem. Będą oni mogli spojrzeć na problemy społeczności lokalnej oraz realizować nowe pomysły, a w końcowym rozrachunku z pewnością pobudzi rozwój i inicjatywę jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązanie zawarte w projekcie powinno poprawić również efektywność wykonania swoich zadań przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Osoby piastujące te urzędy mają z góry wyraźnie zarysowane ramy czasowe, przysługujące im mandatowi. Będą niejako zmuszone do planowanej i sprawnej realizacji zaaprobowanego w trakcie wyboru programu politycznego już od początku pierwszej kadencji. Będą mogli realizować inwestycje, które w czasie trwania kampanii wyborczej wypisali na swoich billboardach, ulotkach, plakatach. Do jego pełnej realizacji należy uznać za wystarczająco 8-letni okres kadencji. Natomiast obecnie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci pozbawieni często poczucia ograniczenia czasowego sprawowanego im urzędu nie są zdyscyplinowani i zmotywowani do szybkiego i wydajnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Kolejnym argumentem zaproponowaną zmianą jest fakt, iż urzędujący wójt, burmistrz czy prezydent w kolejnych wyborach już na starcie dysponuje przewagą nad osobą kandydującą dopiero do tych stanowisk, bo on już tam jest, a ktoś nowy chce tam być. I jest blokada, ponieważ przez 3-4 kadencje zawładnął całą gminą czy miastem. Osoba piastująca urząd, starając się o reelekcję, jest już bowiem rozpoznawalna w środowisku wyborczym. Ma dostęp do mediów lokalnych i dysponuje pewnym doświadczeniem osobistym. Przede wszystkim jednak ma dostęp do środków finansowych budżetu miasta. Ja chciałbym zwrócić uwagę na promocję miast i gmin pod szyldem imię i nazwisko, a dopiero funkcja. To jest w ogóle skandaliczna kampania informacyjna danej gminy, bo z imienia i nazwiska nie wolno wymieniać danego wójta, burmistrza czy prezydenta, ponieważ on reprezentuje ogół całej społeczności, a zwłaszcza daną gminę, a to jest stosowane na porządku dziennym. Przede wszystkim jednak prowadzenie inwestycji może być wykorzystywane do autopromocji danego wójta, burmistrza czy prezydenta.
Natomiast jej konkurent, pretendent, ma zwykle bardzo ograniczone fundusze na kampanię. Ograniczenie kadencyjności urzędów wójta, burmistrza czy prezydenta pomogłoby zniwelować wspomniane elementy przewagi dotychczasowych piastunów wspomnianych urzędów, a także umacniałyby praktykę uczciwej konkurencji i dostępu do władzy publicznej. Należy pamiętać także, iż demokracja w naszym kraju funkcjonuje dopiero od 20 lat. O tym później powiem w kolejnym etapie mojego przemówienia. Obywatele zatem ciągle uczą się mechanizmów demokracji. Natomiast wymuszenie w drodze proponowanej zmiany rotacji na stanowiskach samorządowych sprzyjałoby poszerzaniu społecznej świadomości zasad demokracji przedstawicielskich oraz poznawaniu korzyści płynących z uczestniczenia w życiu publicznym społeczności lokalnej. Panie marszałku, a teraz rzeczywistość. Kadencyjność. Słownik języka polskiego, określony ustawą czas urzędowania obieralnego urzędnika lub organu. Powinna dotyczyć wszystkich szczebli samorządu. Dzisiaj mówimy o wójcie, burmistrzu, prezydencie, ale dojdziemy do marszałka i do starosty. Kadencyjność stanowisk charakteryzuje administrację od dawnych czasów. Przykładowość, to co mówiłem 20 minut temu w Stanach Zjednoczonych, ograniczenie do 2, mimo że pierwotnie istniało tylko prawo zwyczajowe, ograniczające liczbość kadencji do 2, a nawet w USA ostatecznie wprowadzono w 22 poprawką do konstytucji, co wynikało z tego, że nawet prezydent Roosevelt złamał prawa konstytucyjne. Do 2 kadencji ograniczona jest funkcja prezydenta Polski. Wprowadzenie kadencji na każdym szczeblu władzy spowoduje jej ujednolicenie. Listopada 2012 roku w Polskiej Agencji Prasowej Klub Poselski Ruchu Palikota zapowiedział reformę samorządności i wprowadzenie 2-kadencyjności. Polska Agencja Prasowa o tym już pisała w listopadzie. Ale ciekawie przedstawia się historia pomysłu was, polityków. Ja dopiero jestem ponad rok tutaj. Wy jesteście już kilka kadencji, a my jesteśmy za wprowadzeniem też 2-kadencyjności w parlamencie polskim. Wygląda na to, że zdecydowana większość jest wasza za, więc czas sprawdzam. W 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadził pomysł ograniczenia kadencyjności, przedstawiło opinii publicznej, teraz Solidarna Polska. Zakłada ograniczenie do maksimum 2 kadencji pełnienia funkcji marszałka, prezydenta, miasta, burmistrza, wójta, starosty. Główne argumenty w tym zakresie to między innymi zanik kontroli władzy, która przez lata jej sprawowania na tyle rośnie w siłę, że zdaniem wnioskodawców iluzoryczna staje się sprawowana nad nią kontrola społeczna. Niekorzystne jest społeczności lokalnej to, że szefuje nad tym społeczność te osoby, które już kilka kadencji z rzędu są. Niektórzy z posłów uważają, że brak ograniczenia kadencyjności sprawia, iż wiele wartościowych osób, które chciałyby wystartować w wyborach, rezygnuje, wątpiąc, że jest w stanie się przebić ze swoimi pomysłami, pokonać samorządowców, którzy przez lata okopali się na stanowiska. Mamy w kraju coraz więcej przypadków samorządowców, którzy sprawują swe funkcje mimo to, że toczą się im przeciwko nim postępowania prokuratorskie. Później przejdziemy do przykładów. Twórcy ustawy proponują również wprowadzenie przepisów, które uniemożliwiają samorządowcom rządzenie zza krat. Rozmawialiśmy o tym kilka miesięcy temu. I proponują wprowadzenie instytucji o zawieszeniu prezydenta miasta, burmistrza czy wójta. O zawieszenie miałoby decydować Rada Gminy w przypadku, gdy wobec stojącej na czele samorządu zapadłyby prawomocne postanowienia o postawieniu zarzutu w sprawie o przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i zagrożone karą pozbawienia wolności. 2010 rok. Platforma Obywatelska. Ustami wiceprzewodniczącego Klubu Poselskiego Waldiego Dzikowskiego. Oświadczył, że nad propozycją Prawa i Sprawiedliwości trzeba dyskutować. Trzeba wprowadzić zmiany. Dziwne, że negatywnie do tego pomysłu odnosiło się SLD. Do tego dojdziemy.
do 13 stycznia 2013 roku konferencja prasowa SLD, która oceniła, że przez ostatnie lata samorząd pokazał, iż chyba najlepiej wypełniają swoje zadania części państwa polskiego. Zdaniem wiceprzewodniczącego wtedy klubu poselskiego Lewica pana Kamińskiego nie można, jak proponuje PiS, wrzucać do jednego worka świetnych gospodarzy miast, których pełnią urzędy kilka kadencji z samorządowcami nieudacznikami. Przedruk z gazety Panorama. 21 marca 2011 rok. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, aby wójt czy prezydent pełnił tylko dwie kadencje. Proponowane ograniczenia do dwóch kadencji, możliwość bycia wójtem, burmistrzem czy prezydentem wybieralnych w wyborach bezpośrednich ma, jak napisano w uzasadnieniu, panie i panowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ma na celu przeciwdziałanie powstawianiu powiązań korupcjogennych w samorządach. To wy żeście napisali, to wy żeście złożyli. My dzisiaj o tym debatowaliśmy. Wtedy było Prawo i Sprawiedliwość, nie odbiega od niczego. Projekt zawiera też propozycje nowych zapisów dotyczących czasowego zawieszenia wykonania funkcji. Gazeta Piotrowska. Klub poselski PiS zapowiedział, że złoży do marszałkowskiej projekt ustawy zakazującej sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta. Z uwagi na to, że państwo gorączkujecie się, żeby przejść do debaty, a później do meritum, to jeszcze, tak jak powiedziałem, SLD walczy o dwukadencyjność. 3 stycznia 2013 roku Rzeczpospolita pisze, że 74% Polaków chce wprowadzenia kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tak wynika z 250 tysięcy ankiet, które od jesieni w całej Polsce zebrał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak zapowiada sekretarz generalny Krzysztof Gawkowski, Sojusz w 2013 zgłosi projekt ustawy ograniczający możliwość sprawowania urzędu wójta, burmistrza, prezydenta. Kolejną z rzędu szóstą kadencję pełni w Polsce 27 burmistrzów oraz 176 wójtów. Od czasu wprowadzenia wyborów bezpośrednich minimum trzy kadencje rządzi aż 3/4 kierowników jednostek samorządu. A od lat w środowiskach samorządowych dyskutowana jest bezgraniczna konkurencyjność stanowisk wybieranych w wyborach samorządowych. Wielu samorządowców zwraca uwagę, iż czasem prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz radni zatracają ideę pełnionego stanowiska czy mandatu na rzecz korzyści jednostkowych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym samorządowcy powinni kierować się w swojej pracy na rzecz gminy, miasta, dobrem wspólnoty. Jednak w małych gminach, w których wszyscy się znają, niełatwo się pozostać niezależnym i obiektywnie zdecydować o całej gminie. Tak jak mówiłem wcześniej, trochę o patologii w samorządach. Przez wójtów, burmistrzów sprawowanych przez co najmniej 3-4 kadencje. Świeży materiał, prezydent Starachowic do więzienia za korupcję. Na karę 3,5 roku pozbawienia wolności, 100 tysięcy złotych grzywny, przepadek korzyści za przestępstwa i 8-letni zakaz zajmowania funkcji publicznych skazał sąd prezydenta Starachowic. Wojciecha B. odpowiadał za przyjmowanie łapówek i nakłanianie świadka do fałszywych zeznań. Prezydent został zatrzymany przez CBA latem 2011 roku. Prokuratura apelacyjna w Krakowie oskarżyła go o przejęcie łącznie blisko 96 tysięcy złotych łapówek od prezesów Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach oraz przedsiębiorcy Mariana S., dostawcy opału do spółki komunalnej. Swoje stanowisko wykorzystywał do prowadzenia działalności przestępczej, mówi sędzia Barbara Nowak-Łon, uzasadniając wyrok. Podkreślała, że na wysokość kary wpłynęła duża szkodliwość społeczna popełniona przez Wojciecha P., pana prezydenta. Prezydent Goszowa skazany na 6 lat więzienia.
Winny usłyszał dziś rano w sądzie Tadeusz Jędrzejczak, prezydent Gorzowa. Sędzia odczytał wyrok w sprawie afery budowlanej w Gorzowie. Jędrzejczak został skazany na 6 lat więzienia. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny. Rozprawa przed sądem toczy się od jesieni 2008 roku. Poprzedziło ją trwające 5 lat śledztwo prowadzone przez prokuratorów z Gorzowa i Szczecina. Na ławie oskarżonych najgłośniejszego procesu karnego w historii Gorzowa zasiadło 17 osób. W większości przedsiębiorcy budowlani, gorzowcy urzędnicy, prezydent Gorzowa, były wiceprezydent i wieloletni naczelnik Wydziału Inwestycji Gorzowskiego Magistratu. Prokurator domagał się dla prezydenta 7 lat więzienia i 10-letniego zakazu pełnienia funkcji publicznych w administracji państwowej oraz karę grzywny. Zarzuca mu działanie na szkodę miasta, firm budowlanych i przekroczenie uprawnień. Konkretnie prezydentowi Gorzowa postanowiono 4 zarzuty. Zdaniem prokuratury przymusił szefów 2 firm budowlanych, aby każdy z nich wypłacał biznesmenowi Krzysztofowi W. po 400 tysięcy złotych. Akt oskarżenia liczy ponad 160 stron. Przyspieszam. Ja mam nadzieję, że jak ma pani kolędy, pani poseł, to pani powinna już stąd wyjść. Bo pani się nie poczuwa do odpowiedzialności pełnienia funkcji mandatu posła. Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Prowokują. Proszę kontynuować. Dziękuję. Nie, ja wam tłumaczę i wyjaśniam. 2 lata w zawieszeniu dla byłego prezydenta z duńskiej woli. Sieradzki Sąd Okręgowy utrzymał w mocy karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. Ma w związek z ustawą o dwukadencyjności wójta, burmistrza, prezydenta, o patologii, która jest właśnie w samorządach. I wy wiecie doskonale o tym, bo wy podpisywaliście się pod projektem ustawy w 2010 roku. Wszystko to wiemy. 10 marca wybory burmistrza Trzcianki, poprzedni skazany za korupcję. A ile kadencji był? 3. Od września 2000 roku on był pierwszym zastępcą burmistrza. Przez 1,5 roku dokonywał czynów zabronionych, tak napisała gazeta. Burmistrz skazany za przekroczenie uprawnień. Polskie Radio Białystok. Sąd rejonowy uznał burmistrza za winnego wywierania wpływu na komendanta Straży Miejskiej, ale znacznie załagodził mu karę do 10 tysięcy grzywny. Wójt musiał odejść po 14 latach. Działał na szkodę interesu publicznego, Dziennik Wschodni. Szykują się wybory w Dębowej Kłodzie. Henryk Czech musi odejść. Były, ja właśnie mówię o tym. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oparłem się też o raport profesora Hausnera, który jednoznacznie też, cytuję jego słowa z tego raportu, że problemy finansowe, biurokracja, niewłaściwe zagospodarowanie przestrzenne to niektóre choroby samorządu terytorialnego. Profesor Hausner podkreślił na konferencji prasowej, że samorząd terytorialny jest silnym filarem Rzeczypospolitej Polski. Natomiast patrząc na 20 lat jego funkcjonowania, patrzymy także na pojawiające się dysfunkcje, czyli elementy dostosowania ich zmian, które są niekorzystne i które, jeżeli nie zostaną skorygowane, to będą równoznaczne z pewnym stanem chorobowym, które pogłębnie doprowadzą do degeneralizacji całego systemu. W raporcie znalazł się ponadto postulat pana profesora Hausnera wprowadzenia kadencyjności prezydentów, wójtów i prezydentów. Silniejsze włączenie radnych i zarządzanie współdzielność za podejmowanie działania oraz wzmocnienie kontroli. Proponuję przeczytać ten raport. Kto nie czytał? Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Projekt ustawy zakłada, iż maksymalna ilość 2 kadencji nie będzie się wliczało do okresu pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta w trakcie kadencji rozpoczętych i zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Projekt niniejszy nie powoduje negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych. Nie powoduje także zwiększenia wydatków z budżetu państwa. Nie powoduje także zwiększenia wydatków budżetu europejskiego. Projekt niniejszy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Jeżeli okazałoby się, że istnieje potrzeba korekty, czy też będzie należało wprowadzić zmiany, bądź uściślić niektóre kwestie, które za chwileczkę w debacie wynikną, to powyższy projekt ustawy powinien się zająć odpowiednia komisja sejmowa. W związku z tym Klub Poselski Ruchu Palikota wnosi o uchwalenie przez Wysoki Sejm projektu wyżej wymienionej ustawy i skierowanie do dalszych prac komisji. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję panu posłowi. Sejm ustawa. O zabranie głosu proszę przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Tomasza Makowskiego. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze. Cieszę się, że debata wywołała tak liczne pytania, a w szoku jestem, powtarzam, że Platforma Obywatelska, a właściwie Proforma Obywatelska składa wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, nie chce dyskutować, debatować, gdzie rozmawialiśmy już to w 2006 roku, to wy się zachowujecie jak partia tych krasnali i gamoni. Bo z jednej strony krasnale, z drugiej gamonie, bo nie wiecie tak naprawdę, czy rozmawiać i zmieniać tą ustawę o samorządności, czy nie. No, ja jestem w szoku i życzę wam, żebyście się połamali na pół, bo nawet nie będę odpowiadał na wasze pytania. Panie pośle, do rzeczy. Już, panie marszałku. Nawet nie będę odpowiadał posłom i posłankom z Platformy Obywatelskiej, bo złożyliście wniosek o odrzucenie. Natomiast odpowiem Prawu i Sprawiedliwości, Solidarnej Polsce na pytania, które odnotowałem. Z większością zgadzam się. Może najpierw taką konkluzję do tych pytań. Z większością się zgadzam, jeżeli chodzi o wprowadzenie pięciu czy sześciu lat kadencji. Tak, to trzeba by było przedyskutować właśnie w komisji, ale nie możemy przedyskutować, bo tutaj jakiś baronat rządzi w tej Wysokiej Izbie i reżim, że żadna ustawa Ruchu Palikota nie ma prawa przejść. To dlatego nie możemy podyskutować w komisji, bo być może byśmy wprowadzili zapis pięciu lat na kadencję. Po drugie, tam pytanie było też, to później do szczegółów przejdę, dotyczące, czy nie wprowadzić zapisu od razu po wejściu w życie. Może tak trzeba by było wprowadzić. Po to właśnie proponowałem, żeby skierować do komisji i przedyskutować, przeanalizować. Celowo mówiłem o historii samorządu, żeby wywołać was do tablicy i zgadza się, wywołałem, bo zaczęliśmy dyskutować i nie możemy, bo co? Bo Platforma nie pozwala. A PSL co robi? Zielona tablica łączy się z Platformą. Nie uda się w tej kadencji pewnie rozmawiać w komisji, niemniej jednak jeszcze raz złożymy projekt ustawy, jeszcze raz będziemy dyskutować. Mało tego, tam były pytania dotyczące co z innymi propozycjami. Ja mówiłem, likwidacja Senatu, zmniejszenie parlamentarzystów do 300, wprowadzenie kadencyjności też w parlamencie, o tym mówiłem na samym początku, bo tu było pytanie, nie będę nawet nazwiska przytaczał, bo nie z tej opcji politycznej. Po trzecie, jutro złożymy projekt ustawy dotyczącej wykonywania zawodu polityka na szczeblu samorządowym i parlamentarnym, łączenia zawodów. To, co pan minister odpowiadał, zdarzają się sytuacje, że łączą stanowiska radnego z prezesem spółki, radnego z kierownikiem jednostki organizacyjnej, radnego z pracownikiem urzędu, bo umowa cywilnoprawna, umowa zlecenie, powołanie, odwołanie. Tam są zapisy. Właśnie to złożymy jutro ten projekt ustawy, żeby pokazać, że dalej idziemy i nasz pakiet zmian jest daleko idący. No ale do meritum. Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Jakie propozycje mamy dla mieszkańców, którzy są na bezrobociu, czy którzy wyjeżdżają?
a no właśnie to, że wprowadzić też kolejny projekt ustawy dwukadencyjności radnych, żeby mieszkańcy mogli też kandydować, a nie tylko radni się okopują na stanowiskach na zapleczu i odstrzelują każdego, strzelają w tył głowy, żeby nie kandydował, dlatego większość mieszkańców w ogóle się nie interesuje, bo boi się kandydować, bo wiedzą, że radni ich zaraz okopią. Ale z drugiej strony też są rozwiązania na polityce regionalnej dla wójtów, burmistrzów, którzy chcą tą misję prowadzić i jest polityka gospodarcza regionalna. Inkubatory przedsiębiorczości, technoparki. Można to zrobić i to funkcjonuje. Tylko trzeba chcieć. Pod warunkiem, że rząd pozwoli. A tego nie widać. Marek Ast. Czy wierzymy, że to jest lek na całe zło? Coś więcej dla radnych. No to jest właśnie, to nie jest lek na całe zło. To jest początek tej ewaluacji czy ewolucji zmian w samorządzie, o których mówiłem 2 godziny temu, że potrzebne to jest. Że profesor Hausner, a przekazałem raport w rozdziale bodajże 3, pisze o tym czarno na białym. Piotr Polak. Czy nie warto wprowadzić dla pozostałych marszałków starostów? Tak. Tak, dlatego mówimy o tym. Dla marszałków jak najbardziej. Starostów, no tutaj muszę rozczarować, bo jesteśmy za likwidacją powiatów. Ale też jesteśmy za dogłębną i szeroką debatą dotyczącą, czy naprawdę zlikwidować powiat, czy taką wprowadzić reformę, żeby stworzyć być może subregiony, tak jak jest zapisane w europejskiej karcie, żeby ten subregion czy podregion danego kawałka Polski mógł reprezentować, być reprezentatywny. Dlaczego nie chcecie zmienić artykułu 2 po wejściu w życie? To już mówiłem, pani poseł Beata Mazurek. W komisji pewnie byśmy przedyskutowali to zmienili. Ale partia Gamoni i Krasnali nie chce. Jestem szkoda słów. No poseł Grzegorz Schreiber. Trzeba dyskutować w komisji. Pewnie, że trzeba, ale nie możemy. Bo jeżeli w piątek dojdzie do głosowania, to jak pan każe, partia łaży. Muszą głosować za. Zrobią dyscyplinę, odrzucą w pierwszym czytaniu. Panie Grzegorzu, jeżeli chodzi o profesora Kuleszę, to ja szanowałem i ceniłem profesora i naprawdę dużo dyskutowałem na temat samorządu w Polsce, dwukadencyjności, na temat reformy powiatowej. Był na posiedzeniu klubu Ruchu Palikota na moje zaproszenie i kolegi posła Lewandowskiego. Ja go w ogóle nie oskarżam i nie wypowiedziałem skandalicznych słów, bo szanuję i cenię, bo naprawdę był ekspertem w tej dziedzinie. I walczył do końca o zmianę samorządu. I do końca doradzał w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego. Także tutaj być może pan źle zrozumiał. Pani poseł Beata Kempa, 5 lat kadencja. W komisji tak, na sali już nie, bo nie możemy. Chyba, że Platforma Obywatelska czy Platforma Obywatelska, zmienicie zdanie i będziecie głosować przeciw odrzuceniu. Mam nadzieję, że nie będzie dyscypliny w klubie, chociaż zakładam, że premier to i przez telefon może wydać rozkaz, a przewodniczący wykona go. Zobaczymy. Piątek tuż, tuż. Andrzej Szlachta. Prezydenci dużych miast. No ja przytoczyłem dane 38 burmistrzów. Dane statystyczne mam w klubie. Mogę tak jak tu któryś z posłów chciał na piśmie, bo zanotowałem sobie, mogę przesłać dane, ilu prezydentów dużych miast sprawuje więcej niż 2 kadencje. Porównania historyczne. Kazimierz Moskal. Tak. Zanotowałem, wyślę oficjalnie mailem porównanie historyczne. Chyba, że chce pan moje przemówienie, tutaj też są dane. Nie było fragmentu? Nie, ono jest.
tylko żeście mówili, że za długo już mówię, w związku z tym nie odczytałem. Ale mogę przekazać, wyślę mailem, mogę wydrukować, podpisać własnoręcznie. Zbigniew Kuźmiów, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo ostrożnie. Zgadzam się, bardzo ostrożnie do reformy, bo to jest delikatna sfera społeczna, lokalna, środowiskowa. Ja wiem o tym, bo co po niektórzy myślą, że w samorządzie byłem 7 lat na różnych szczeblach, powiat, gmina, gmina wiejska, doskonale wiem, tylko że Polskie Stronnictwo Ludowe nie rozumie tego i poprze ten wniosek o odrzucenie, bo wy w PSL-u największe geszefty robicie, bo znam, widziałem to osobiście, w jaki sposób się wygrywa wybory. Panie pośle, przepraszam. Proszę ważyć słowa. Bo jak słyszę PSL, to proszę czasami... Proszę ważyć słowa. Prawo i Sprawiedliwość, poseł Będkowski. Rozpoczęte i zaczęte inwestycje w trakcie, artykuł drugi. No tak, no to potwierdza się zmiana, być może 5-6 lat, bo inwestycje mniej więcej trwają, tak. 6-8, te wieloletnie prognozy finansowe czy wieloletnie prognozy inwestycyjne przewidują tak do 6-8 lat inwestycji i być może właśnie byśmy tego dokonali. No i chyba to z tych ważniejszych pytań, na które tutaj, bo się powtarzały. No jeszcze tutaj pan poseł Stanisław Wziątek, sterowanie demokracją. No właśnie to nie jest sterowanie demokracją. To jest właśnie pozwolenie lokalnej społeczności, wybieranie co dwie kadencje wójta, burmistrza, prezydenta, później marszałków, parlamentarzystów, europosłów, tylko warunek jest jeden, że społeczeństwo uczy się, bo my mamy tą młodą demokrację i musimy ich nauczyć. Społeczeństwo samo się nie nauczy. Ono się uczy w momencie zmian legislacyjnych, przepisów organizacyjnych, gospodarczych, edukacyjnych, oświatowych. My jesteśmy od tego i dlatego wprowadzamy te ustawy. Chyba na wszystkie pytania odpowiedziałem. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to służę pomocą, mogę jeszcze dopowiedzieć. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję.